z nami jest już kolejny gość, Jakub Wiech, portal energetyka24.pl. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Skoro Energetyka 24, skoro Jakub Wiech, to na pewno będzie o atomie. Tu się Państwo nie rozczarujecie. Dzisiaj Piotr Naimski był gościem w Poranku Wnet. Dowiedzieliśmy się, a właściwie utwierdziliśmy się w przekonaniu, że do roku 2043 będzie w Polsce 6 reaktorów od 6 do 9 gigawatów. To jest informacja znana już wcześniej, ale informacją dosyć nową jest zakup PGEJ spółki, która to ma budować, czy raczej zarządzać ową elektrownią atomową. Tak jest, to jest istotny krok ku realizacji postanowień Polskiego Programu Energetyki Jądrowej, gdyż ta spółka, która operuje już od jakiegoś czasu, od mniej więcej 10 lat, w związku właśnie z planami budowy pierwszej takiej jednostki nad Wisłą, została w tym momencie wykupiona przez Skarb Państwa, żeby posłużyć jako, powiedzmy, baza do budowy spółki mającej inwestować już w konkretne rozwiązania na polu energetyki jądrowej. To może się wydawać paradoksalne, to może się wydawać tutaj taką woltyżerką tymi podmiotami. Można postawić pytanie, po co w ogóle wykupywać taką spółkę z podmiotu należącego do Skarbu Państwa, żeby budować jeszcze nowy podmiot, czy to nie jest jakaś forma biurokracji zawoalowanej. Natomiast no, takie są postanowienia tego polskiego programu energetyki jądrowej. PGEJ-1 ma w swoich aktywach tutaj know-how, jeżeli chodzi o badania prowadzone zarówno wśród społeczności gmin lokalizacyjnych, jak i badania geologiczne związane z lokalizacjami potencjalnej elektrowni jądrowej, więc jest to podmiot, który jest wartościowy pod tym względem. I można też postawić inne pytanie, czym ten podmiot właściwie przez 10 lat się zajmował? No i to jest niestety to pytanie, które rozbija się w to, co się w ogóle działo przez ostatnią dekadę, jeżeli chodzi o polski atom. I tutaj można postawić drugie pytanie, mianowicie skoro od tak dawna mówimy już o budowie elektrowni jądrowej, skoro ta jednostka była wkomponowana między innymi w politykę energetyczną Polski do 2030 roku, no to czemu jej cały czas nie ma? Były plany, żeby pierwsza elektrownia jądrowa została włączona do systemu już w roku 2020, czyli w roku ubiegłym. Taki koncept przedstawił rząd Donalda Tuska w roku 2009. No ale przez ten czas zdarzyło się parę rzeczy, mianowicie przede wszystkim zdarzyła się katastrofa w elektrowni w Fukushimie, która co storpedowała plany rządu i w ogóle przemysł jądrowy w tym zakresie. Potem doszło do przetasowań na scenie politycznej. Od 2014 roku na zasadzie w Polsce mieliśmy taki ciągły kryzys polityczny, więc tutaj pewne długofalowe projekty wychodzące poza jedną kadencję były wstrzymywane, były wkładane do zamrażarki. Natomiast po 2015 roku, po zwycięstwie Zjednoczonej Prawicy w wyborach parlamentarnych, zaczęto od nowa snuć plany dotyczące polskiego atomu, których efektem jest obecny program energetyki jądrowej i obecne działania przede wszystkim ministra Piotra Naimskiego, które polegają na między innymi właśnie wykupie PGEJ-1 i tworzeniu na jej kanwie nowego podmiotu mającego współpracować z partnerem technologicznym. Ten ruch miał być wykonany już wcześniej i za nieco inną kwotę, przynajmniej tak mówią plotki pochodzące z okolic rządu. Pół miliarda to był koszt, a jakie były plotki? Plotki wskazywały, że to będzie kilka razy więcej nawet być może, natomiast ostatecznie stanęło na takiej właśnie kwocie. W tym momencie wiadomo, że mamy tutaj już pewne opóźnienia po stronie inwestora. Takie komunikaty płyną ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska. No więc czekamy na wyłonienie tego partnera technologicznego, który ma podjąć się właśnie transferu technologii do Polski i realizacji budowy elektrowni jądrowej. Dużo wskazuje na to, że będzie to partner amerykański. Na to właściwie wszyscy o tym mówią, wszyscy również kręgi rządowe, że to prawdopodobnie będzie partner amerykański, chociaż wcześniej mówiło się także między innymi o Francuzach. No tak, to jeszcze na polu bitwy są Koreańczycy z południa, więc te państwa jakkolwiek prawdopodobnie nie będą brały udziału w tym głównym, powiedzmy, transferze technologii, czyli w dostarczeniu technologii reaktorowych do polskiej jednostki jądrowej, to jednak cały czas mogą brać udział jako członkowie konsorcjum w realizacji tego przedsięwzięcia i na przykład zająć się mniejszymi pracami, jakimś podwykonawstwem. To może być
opłacalne, bo taka dywersyfikacja kosztów właśnie polegająca na podzieleniu tego atomowego tortu na kilku kontrahentów może tutaj przynieść pewnego rodzaju ulgi, jeżeli chodzi o ekonomiczną stronę tego przedsięwzięcia. Pozostaje też pytanie, czy wyrobimy się na ten termin, o którym mówił pan minister Naimski i pan minister Kurtyka, czyli rok 2033 jako termin oddania pierwszego bloku jądrowego do użytku. To jest jeszcze realne. Ten czas, który nas dzieli od tego momentu, jest czasem, w którym można rozpocząć budowę elektrowni jądrowej i sfinalizować ją z sukcesem bez naruszenia harmonogramu. Ale mówimy to wymagało... o jednym reaktorze, tak? Mówimy o jednym bloku, który będzie złożony najprawdopodobniej z dwóch jednostek jądrowych. To zależy wszystko od tego, jak będą tutaj prowadzone prace już konstrukcyjne w zakresie podziału tego całokształtu mocy zainstalowanych, o którym mówimy. Minister Michał Kurtyka wspomniał, że mamy mieć trzy elektrownie jądrowe w kraju. Biorąc pod uwagę, że polski miks energetyczny po 2040 roku ma być skomponowany od 6 do 9 gigawatów mocy zainstalowanych w tych jednostkach, to najprawdopodobniej jedna elektrownia będzie miała 2 albo 3 gigawaty, więc to będą odpowiednio 2 albo 3 reaktory, tak mniej więcej można szacować. To wszystko brzmi pięknie, ale do tej pory nie wiemy nawet, gdzie będzie zlokalizowana owa elektrownia, choćby jedna, jak mówi minister Naimski, jesienią mamy poznać lokalizację. Mamy w tym momencie wybrane wstępne lokalizacje proponowane właśnie w polskim programie energetyki jądrowej. Głównie tutaj skupiamy się w tym momencie na lokalizacjach nadmorskich, dzięki czemu rozwiązujemy problem z dostępem do wody. I tutaj są wskazane dwie miejscowości nad morzem, gdzie to może ta jednostka może powstać. Mamy też lokalizacje centralne, mówi się o miejscowości Pącnów, mówi się też o Bełchatowie. To jest wskazane w programie energetyki jądrowej, więc między tymi właśnie tutaj miejscowościami trwa teraz pewnego rodzaju wybór dotyczący tego, gdzie powstanie ta jednostka. Ale na pewno możemy przyjąć z dużym prawdopodobieństwem. Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce będzie budowana na wybrzeżu, żeby mieć dostęp do wody morskiej. W takim razie w roku 2040 według rządu, według wyliczeń 20% energii elektrycznej ma pochodzić właśnie z energii jądrowej. Pytanie, co po roku 2050? No, po roku 2050 to teoretycznie rzecz biorąc, jeżeli uwzględnimy presję ze strony polityki klimatycznej Unii Europejskiej, powinniśmy się szykować na neutralność klimatyczną, czyli na poziom emisyjności zero netto. Co z gazem w takim razie? Jeżeli chodzi o źródła gazowe, to one powinny być albo usunięte z tego miksu, albo kompensowane na przykład technologiami wychwytu i składowania emisji dwutlenku węgla, które umożliwiają ten bilans klimatyczny poszczególnych źródeł emitujących gazy cieplarniane zrekompensować. Natomiast oczywiście gaz jest wskazywany jako paliwo przejściowe, no ale tutaj to przejściowość gazu może być kwestionowana, no bo może się okazać, że ze względu na gwałtowną ścieżkę wychodzenia z źródeł węglowych i stawianie na głównie niestabilne, niekontrolowalne źródła odnawialne, ten gaz będzie nam służył jeszcze znacznie dłużej, bo nie mamy wciąż efektywnych form wielkoskalowego magazynowania energii. Obecne magazyny są mało pojemne i są dosyć drogie. Te największe komercyjne magazyny bateryjne, które są w tym momencie dostępne na rynku, to mają pojemność rzędu 1,2 gigawatogodziny. To wystarczy na zasilenie Warszawy z przyległościami przez 60 minut. To jest bardzo mało, jeżeli spojrzymy na potrzeby naszego systemu elektroenergetycznego. Jeżeli do tego dodamy właśnie niestabilność kwestii źródeł odnawialnych. Więc pytanie, czy tutaj właśnie ten gaz nie będzie taką kulą u nogi naszych celów neutralności klimatycznej, mowa tu oczywiście o Unii Europejskiej, no i czy wobec tego nie powinniśmy jednak znacznie więcej inwestować w energetykę jądrową? To jest dobre pytanie. W takim razie postawmy kolejną tezę, kolejne pytanie. W takim razie od 2050 teoretycznie powinniśmy zrezygnować z gazu również. A co w takim razie z ludźmi, którzy dziś mają piec gazowy i chcieliby korzystać z tego źródła? Czy mają dziś już o nim zapomnieć i przechodzić na energię odnawialną?
Tak naprawdę te rozwiązania technologiczne, które mają zastępować gaz w takich formach użytkowania, one będą się pojawiać stopniowo, one będą napływać. Tutaj też trzeba poczekać na programy związane z transformacją źródeł ciepła w przydomowych, w gospodarstwach domowych. No, wiemy na razie, że podstawowym problemem Polski jest węgiel, a nie gaz. Gaz przy wszystkich swoich tutaj zarzutach dotyczących emisyjności, jeżeli spojrzymy na tą płaszczyznę jednostkową, na tą płaszczyznę gospodarstw domowych, jest jednak lepszym źródłem ciepła niż węgiel. On pozwala zastąpić źródła węglowe, które są najbardziej emisyjne, nieco mniej emisyjnymi jednostkami, bo gaz jest średnio 2 razy mniej emisyjny niż węgiel. No i to się przekłada na jakość powietrza, to się przekłada też oczywiście na koszty użytkowania takich jednostek. Jednostki gazowe są dosyć drogie. To inaczej, panie redaktorze, inaczej postawię pytanie, bo źle zostało zadane. Co z ludźmi, którzy dziś rezygnują z opalania domu węglem, przechodzą na gaz? Rozumiem, że za 30 lat będą musieli się rozstać z tą technologią i już czekamy na powstanie kolejnych. Najprawdopodobniej tak, natomiast postęp, jeżeli chodzi o techniki grzewcze, wykorzystywanie do tego celu elektryczności źródeł odnawialnych jest na tyle zadowalający, że pozwala nam się założyć, iż w tej perspektywie 30-letniej będziemy w stanie zelektryfikować te podstawowe emisyjne sektory naszego życia codziennego i będziemy po prostu przechodzili na elektryczność, która z kolei będzie generowana w źródłach nisko- i zeroemisyjnych. Która z kolei drożeje rok do roku o 10%. To jest niestety atrybut. I co teraz? To jest niestety właśnie atrybut naszej transformacji energetycznej i to jest ten koszt, który płacimy za to, że przez ostatnie 30 lat myśmy nie transformowali naszej gospodarki w kierunku niskoemisyjności, chociaż wiedzieliśmy dokładnie, że takie trendy będą oddziaływać na Polskę. No niestety tutaj można powiedzieć, że elity rządzące od tych ostatnich 30 lat nie poradziły sobie z udźwignięciem tej odpowiedzialności transformacji polskiej energetyki, tak żeby ją dostosować do sygnałów, które się pojawiały. Myśmy przez długi czas myśleli, wierzyli na poziomie politycznym, że ta presja Unii Europejskiej na neutralność klimatyczną, na stopowanie zmian klimatycznych poprzez transformowanie sektorów gospodarki jest czymś chwilowym, jest czymś przejściowym. A my będziemy w stanie korzystać z tego węgla, którego używamy teraz jeszcze bardzo długo. No niestety tak się nie dzieje. My w tym momencie płacimy cenę nie tylko za zaniechania, jeżeli chodzi o transformację zgodną z unijnymi wytycznymi dotyczącymi ochrony klimatu, ale też płacimy cenę za własne zaniechania w sektorze węglowym, który również nie był od 30 lat skutecznie reformowany. My w tym momencie utrzymujemy taki patologiczny układ w gospodarce węglowej. Wydobywamy węgiel, który jest po prostu, mowa oczywiście o węglu kamiennym, który jest niekonkurencyjny i przegrywa rywalizację z surowcem nie tylko na rynkach zagranicznych, ale także na rynku krajowym, bo do Polski trafia węgiel z różnych zakątków świata, nawet z Australii czy Kolumbii. No i to jest też ten problem, że niestety nasze kopalnie są mało wydajne. Musimy stawiać też na import. Nie jesteśmy w stanie pokryć własnego zapotrzebowania surowcem, który mamy. No a ten, który wydobywamy, jest po pierwsze bardzo drogi, oczywiście wspominałem, ale też niestety jest słabej jakości, bo jest niskokaloryczny i zawiera dużo zanieczyszczeń. Import, który pochodzi głównie z Rosji. W takim razie ostatnie pytanie, to, że potrzebne są zmiany polskiej energetyce, z tym oczywiście się zgadzamy, więc powrót do atomu w ostatnim pytaniu, bo to on ma sprawić, że polska energetyka stanie na nogi za x oczywiście lat, do 43 roku 6 reaktorów. W takim razie pytanie, załóżmy się o żarówkę. Czy w przyszłym roku zostanie podpisany kontrakt z wykonawcą elektrowni atomowej? Teoretycznie kontrakt może być podpisany później, bo tu według programu Polskiego Programu Energetyki Jądrowej ma zostać wybrany w tym roku, w 2021 roku, partner technologiczny. Tutaj dojdzie do podpisania kontraktu, to może być uregulowane jeszcze dodatkową procedurą, natomiast mam nadzieję, że to zostanie podjęta decyzja jak najszybciej. Natomiast mogę się założyć faktycznie o żarówkę, że w ciągu najbliższych 18 miesięcy
będziemy wiedzieć albo coś o partnerze technologicznym i zostanie już tu wskazane, albo o konkretnej lokalizacji. Czyli dokładnie to, co powiedział minister Piotr Naimski. W takim razie przyjmujemy zakład, żarówka będzie czekać. Mam nadzieję, że uda nam się ją wygrać, bo przecież prąd coraz droższy. Dziękuję serdecznie. Jakub Wiech, portal energetyka24.pl, był gościem Kuriera w samo południe. Dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję również.